jest absolutnie cenna i po prostu warto jej o tym projekcie powiedzieć. Dlaczego? Ponieważ to nie jest coś, co do tej pory większość z nas, bo jakby kojarzy pewne osoby tutaj na tej grupie, na tym webinarze, uczestniczyła w różnych programach mniej lub bardziej ryzykownych, w których raz zarobili, raz nie, ale to wiadomo, jak się wszystko gdzieś tam kończyło. Natomiast Skyway jest to biznes, który jest pisany przez duże B i naprawdę tutaj jakby tego biznesu nie możemy i nie powinniśmy się absolutnie wstydzić. Jest to biznes na najwyższym poziomie światowym, jaki możemy sobie wyobrazić, i na stronach sama firma pisze i oceniając jakby rynek, troszkę w ostatnim czasie zwiedziłem świata, tym bardziej Azję, wiem, że świat tego potrzebuje. W związku z tym tu jakby no, nie ma dyskusji, czy projekt się przyjmie, czy biznes wypali, po prostu on wypali. Kwestia tylko kiedy, kwestia tylko czasu. Ale im więcej damy czasu w firmie Skyway na osiągnięcie odpowiedniej pozycji na rynku, odpowiednich obrotów, które są jakby decydujące i mają największy wpływ, jeżeli chodzi o debiut na giełdzie, to na pewno każdy zarobi tu przepotężne pieniądze. Przepotężne. Absolutnie w to nie wątpię. Dlatego właśnie w ten weekend, który się teraz zakończył, od tak naprawdę 7 do 10 kwietnia byliśmy z żoną i z kolegą w Paryżu, gdzie spędziliśmy bardzo przyjemnie czas podczas eventu, na którym oczywiście masa liderów, około 400 osób, przybyło z różnych części kraju. Słuchajcie, nawet byli przedstawiciele z Indii, było kilka osób, były osoby z Niemiec, z Anglii, z Hiszpanii, no i oczywiście większość z Francji. Szkoda, że z Polski gdzieś tam taka grupa, tak nagrywam, szkoda, że z Polski gdzieś większa grupa nie przybyła, jakoś tak ciężko nam się zebrać, wolimy się, nie wiem, spotykać przez internet na tego typu webinarach, niż jechać na żywo, sprawdzić i utwierdzić się w tym, w czym uczestniczymy. Ale tak naprawdę, słuchajcie, może niektórzy, nie wiem, żałują gdzieś tam, szkoda im wydać 1000 czy 2000 zł, bo gdzieś tam może taka wycieczka kosztować, chociaż niekoniecznie, ale to, uwierzcie, ta inwestycja w event, ten, który był w Paryżu, już się skończył, ale mamy kolejny, który będzie za chwilkę w Mińsku, dokładnie Morina Gorka, czyli 45 kilometrów od Mińska, gdzie ja również byłem 1,5 miesiąca temu. Warto tam być, absolutnie warto tam być, ponieważ zobaczycie, jak to się przełoży na wasz biznes. Nie tylko, że was utwierdzi w tym, czym jesteście i pozwoli wam spać spokojnie z inwestycjami, które dokonaliście, ale również bardzo chętnie i z dużym entuzjazmem będziecie przedstawiać ten biznes kolejnym swoim partnerom z pełną jakby świadomością i z przeświadczeniem, że ryzyka tutaj praktycznie nie ma. Można powiedzieć, jest 1%, gdzieś tam zawsze, nie wiem, trzęsienie ziemi może nastąpić, ale to jest tak znikome ryzyko, które nie jest jakby porównywalne z niczym, co pewnie robiliście do tej pory, czy z jakimiś biznesami, które do tej pory prowadziliście.
bo myślę, jeżeli nawet sami macie swoją firmę albo ją zamierzacie otworzyć, to jest potężne ryzyko, potężna inwestycja i niekoniecznie zda to egzamin i wypali, czy też da Wam jakieś wielkie korzyści, bo konkurencja też nie śpi. Tutaj mamy coś, czego nikt nie dogoni, ponieważ pan Anatolij Niński, którego tutaj widzicie na zdjęciu od 1977 roku, buduje tą wizją budował jakby swoją historię, bo wiedział, że przyjdzie taki czas na świecie, kiedy będzie przeludnienie, będzie na tyle już niebezpiecznie na drogach, właśnie przez nadmiar aut, nadmiar pociągów, że trzeba będzie się przenieść jakby na wyższy poziom komunikacji. I to właśnie jest technologia strunowa Skyway, którą wiele, wiele lat temu starał się wdrożyć i wreszcie poprzez tak zwany crowdfunding udziałowy, o którym zapewne wszyscy wiedzą, możemy nabywać akcje, nawet jeszcze na raty firmy, która na świecie będzie numer jeden firmą inwestycyjną, największą inwestycją na światowym rynku. Dlaczego? Ponieważ jak na evencie w Paryżu dyrekcja nam powiedziała, 50% świata potrzebuje tej technologii, ponieważ wszystko jest w tej chwili przestarzałe. Słuchajcie, byliśmy w Paryżu, jeździliśmy wiele metrem, większość osób jeździ metrem, ale to wszystko naprawdę już się sypie. To metro ma 40-50 lat, więc tam naprawdę na głowę kapie z tych płytek, to nieciekawie wygląda. Słuchajcie, pierwszy raz widziałem metro, które jest na kołach gumowych. Nie zauważyłem, czy one są pompowane, czy cała guma jest oblana, ale to są, można powiedzieć, trolejbusy podziemne, tak? Bo one oczywiście są na prąd, wyglądają jak pociąg, ale są na kołach jak autobus. Więc taka, powiedzmy, hybryda. Oczywiście to jeździ, tysiące, setki tysięcy osób dziennie przewozi, bo sieć, tak jak w Anglii, w Londynie, tak samo w Paryżu jest w każdą stronę. To jest jedna wielka, można powiedzieć, pajęczyna, w której się poruszamy. I dobrze, bo dzięki temu gdzieś tam troszkę ten ruch jest, ruch na ziemi, na ulicach jest zmniejszony, ale i tak on jest bardzo duży. I okej, no tylko mówię, ta technologia jest stara. Z kolegą tutaj, Tomkiem, również byliśmy 3 tygodnie temu w Azji. Byliśmy w Indiach, w Korei, w Japonii. Tam również promowaliśmy Skyway i cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem. I wiemy również, zresztą pewnie obserwujecie newsy, które się pojawiają na stronie. Również sama delegacja, dyrekcja ze Skyway również zdobywa ze swojej strony Azję, bo przecież już dzięki wielu, wielu materiałom i promocji uzyskali jakby akceptację w Indiach. Tam będą budowane 3 linie Skyway o długości 12 kilometrów. Teraz 21-22 marca odbyły się w Indonezji targi, na których oczywiście, no jak i w Berlinie, na których również byłem w zeszłym roku we wrześniu, bardzo duże zainteresowanie jest świata i oczywiście wiele już, można powiedzieć, słownych deklaracji i oczywiście chęć zobaczenia tego na żywo właśnie w Ekotechnoparku w Mińsku, na którym oczywiście delegacje międzynarodowe, liderzy i delegacje rządowe, inwestorzy będą 1 lipca.
I od razu, jeżeli już jesteśmy na temat tego festiwalu, to warto się jak najszybciej tutaj przygotować, wykupić sobie bilet. On w tej chwili kosztuje $15. Można go kupić oczywiście ze swojego balansu. A te $15 uprawnia nas do tego, do eventu. I przede wszystkim firma Skyway będzie nas również dowoziła z miejsca, w którym jesteśmy, z hotelu na event i do Technoparku. Bo od Mińska jest to 45 kilometrów, czyli trzeba liczyć jakieś 50 minut. Tak przynajmniej my jechaliśmy, gdzie oczywiście też tutaj pan Michał Kiliczenko oraz jego kierowca, czyli ta osoba, która wszystkie robi te nagrania, te filmy, audycje, on nas jakby oprowadzał po całym parku, który oczywiście był już w dużym stopniu zaawansowany. W tej chwili wiemy, że już ukończyła się budowa pierwszego kilometra tej linii szybkiej i drugiej miejskiej do transportu miejskiego. Oczywiście ukończyły się też testy strun, wytrzymałościowe testy strun, bo będą w tej chwili jakby profile umieszczać struny i zatapiać betonem, więc to wszystko jest absolutnie przygotowane i to, co jakby wychodziło wcześniej, potwierdziło się, a wręcz nawet przebiło wartościami wytrzymałość niż to, co na papierze było wcześniej zanotowane. Więc to jakby też pokazuje, że firma o swoich parametrach nie mówi z jakąś przesadą, wręcz zaniża pewne parametry, a one tak naprawdę są dużo jeszcze mocniejsze, dużo wyższe. Czy to pod względem wytrzymałości, czy też pod względem ekonomii w budowie ekonomii w użytkowaniu, tak? To wszystko jest naprawdę mega tanie. Słuchajcie, będąc w tych państwach, czy to Paryż, czy głównie New Delhi, można powiedzieć w Indiach, czy też Korea, Seul, w Tokio, tam, czy Osaka, tam wszędzie znają te rozwiązania. Chodzi mi tutaj o rozwiązania takiej jakby kolei na podwyższonym poziomie, na wyższym poziomie, tak? Od kilku do kilkunastu metrów nad ziemią. Także oni to mają, ale te rozwiązania, jak i we Francji, są stare, przestarzałe. Nie wiem, jak w Anglii. Nie jechałem tam metrem, więc ciężko mi się tutaj ustosunkować. Natomiast pewnie też nie wygląda to wspaniale. Trzeba wprowadzić i rynek, i te państwa oczywiście to obserwują, jakieś zmiany w ekonomii i ekologii, w sposobie budowania i w całej konstrukcji, która może być dużo lżejsza, dużo mniej miejsca zajmować, może być dużo tańsza, dużo szybciej wykonana, z dużo tańszych materiałów, no i ekologiczna przede wszystkim. To więc i takich czeka. Dlatego znając te rozwiązania jakby na wyższym poziomie, im jest łatwiej w to, czy też może nawet nie uwierzyć, ale łatwiej w ten projekt zainwestować. W Polsce oczywiście wszystko się mieści na ziemi, hektary, pól zabrane pod kolej, wielkie niebezpieczeństwo, koszty i tak dalej, to wszystko też przestarzałe. Okej, nawet u mnie w rejonie, słuchajcie, jedna z gmin twierdzi, że renowacja taboru tramwajowego jest na tyle droga, że zastanawiałem się, czy nie zlikwidować w ogóle tramwajów.
i nie puścić autobusy. Dlatego tu też jest myśl, żeby gdzieś tam, i ja oczywiście udam się do Urzędu Miasta tutaj, o którym mówię, Urząd Miasta Pabianic, aby porozmawiać z nimi na ten temat, pokazać im wizję Skyway, wizję, taką wizję, jaką tu na przykład mam na kalendarzu, czy też oczywiście też no, w międzyczasie Wam pokażę na takich małych kalendarzykach. To też są materiały, które otrzymałem w Mińsku, będąc 1,5 miesiąca temu. Także firma pracuje nad różnymi materiałami promocyjnymi, tak aby oczywiście zachęcić kolejnych partnerów, potencjalnych inwestorów. I ten cały sztab, który tam pracuje, około 200 osób na 3 piętrach w pięknym, wielkim wieżowcu w samym centrum Mińska. My się zastanawialiśmy z kolegą, co oni robią, tyle osób utrzymywać co miesiąc. To jest naprawdę wielki wyczyn i wielkie pieniądze wchodzą tutaj, nawet na same wypłaty, już nie mówię na budowę całego technoparku. Ale robią to po to, aby oczywiście przygotowywać projekty, przygotowywać już całą, znaczy projekty odnośnie infrastruktury kolei, projekty prototypów tych maszyn, czyli unibusów. I to wszystko oprócz tego promocja, cały PR po to jest, aby świat w coraz większym stopniu oczywiście o tym słyszał, tak? Nie wiem, czy wy się zaopatrzyliście w tego typu materiały. Oczywiście, no może nie są łatwo dostępne, ale są, można je zamówić. Tak, może tak, jeszcze zanim jeszcze Wam coś tutaj pokażę z tego, co mam. Może jeszcze powiem dwa słówka odnośnie Paryża. Słuchajcie, no w Paryżu bardzo, bardzo dużo osób nowych również było i liderów, którzy już od 2, 3 lat uczestniczą w projekcie. Z wieloma osobami rozmawialiśmy, które były na przykład od 2014 roku. To są już top, jeżeli patrzymy o poziom kariery, top ekspert czy ekspert, no już ta najwyższa gdzieś tam półka, czyli awans, z którego otrzymujemy prowizję albo do 20, albo do 24 poziomów w karierze. Więc liczcie jak chcecie, ale to są fajne pieniądze, jeżeli grupkę osób zainteresujecie, dwóm, trzem powiecie i powielicie ten schemat, dokładnie zrobią to samo, czy też pomożecie im zrobić to samo, to zobaczycie, jakie potężne pieniądze tu płyną na kolejnych 5., 6., 10., 15., 20., 24. poziomie. Tylko tam trzeba dojść. Żeby dojść, trzeba zrobić odpowiednią kwalifikację, która jest na stronie. Tutaj Robert ostatnio słuchałem, bardzo obszernie o tym mówił. Więc to jakby nie będę teraz powielał, ale plan marketingowy jest powszechnie dostępny i można się z nim perfekt zapoznać i według tego planu iść robić awans, robić tą karierę, bo jakby to myślę jest ciekawe. Dlatego ja również, słuchajcie, przez 1,5 roku udało mi się wykupić 6 milionów akcji. Część z własnych środków, część oczywiście, większą część ze środków, które pochodziły z account balance, czy też share account, czyli z tego konta, z którego musimy tak czy tak zakupić akcje. Także fajnie udało mi się. Natomiast co dała mi wizyta, którą odbyłem, no można powiedzieć, 15 marca, czyli to będzie 15 kwiecień, no już będzie miesiąc, nie, 15 lutego, to 2 miesiące, sorry, przepraszam. 15 lutego dokładnie byłem w Mińsku, zwiedzałem cały technopark.
z kolegą Tomkiem. Co nam to dało? Oczywiście kolega Tomek pojechał jakby sceptyczny, jak większość gdzieś tam pewnie osób jeszcze. Ale ponieważ ja mu to zaproponowałem, więc mi nie odmówił. Po całej tej wizycie, która trwała kilka godzin, lampka zaczęła mu się tam powiedzmy w głowie świecić i zaczął po tym spotkaniu inaczej to odbierać. I do czego to doszło? Do tego to doszło, że zainwestował na początku $1000, ratę miesięczną do Skyway. Ja zrobiłem również to samo przed końcem promocji poprzedniej, która się zakończyła 15 marca, nie, marca, tak, marca, tym razem marca, tak, była zmiana dyskontu. Zainwestowaliśmy po $1000, on na swoim koncie, ja na swoim koncie, za to otrzymaliśmy już z góry 2,5 miliona akcji. I słuchajcie, kolejne nasze gdzieś tam pobyty w Azji i rozważania, mieliśmy jeszcze troszkę na to czasu, przez miesiąc gryźliśmy temat i stwierdziliśmy, że nic nie ma bardziej cennego i bardziej pewnego niż właśnie Skyway. To, co zobaczyliśmy, zrobiło na nas piorunujące wrażenie. I to, co jakby Tomek, czy też ja już dużo wcześniej, rok temu wiedziałem, ale oczywiście kolejne newsy jeszcze bardziej mnie w tym utwierdzały, czyli to, że jest to poważny projekt, w którego się interesują już rządy międzynarodowe. Więc to spowodowało, że 15 marca podjęliśmy decyzję o inwestycji w jeden duży pakiet, no, na jednym koncie, co prawda, ale zainwestowaliśmy $5000 kolejne i to jest rata miesięczna. Łącznie mamy $7000 do spłaty, a suma naszych akcji to jest w tej chwili 26 milionów. I bardzo się cieszę z tego, bo mamy wysokie cele, mamy tutaj no, wielkie plany, a moim zdaniem i wielu liderów, którzy byli w Paryżu, którzy są tutaj z nami w Polsce i na świecie, jest to najlepsza forma inwestycji, bezpieczna, która może pozwolić Wam czy też osiągnąć niezależność finansową, czy też spełnić niewyobrażalne marzenia. Niewyobrażalne. Takie, które mieliście do tej pory w głębokich snach, w snach, które wydawało Wam się, że się nigdy nie spełnią. To jest tu możliwe absolutnie. Skyway to praktycznie może Wam dać, ale trzeba mieć odpowiednią ilość udziałów, no bo jeżeli macie, nie wiem, 100 tysięcy, 200 czy 300 tysięcy, no to świata nie zwołujecie. To bardziej wiele osób gdzieś tam na starcie po otwarciu giełdy wewnętrznej czy zewnętrznej już będzie chciało coś spieniężyć. Ale mając kilka milionów, jeżeli 1 milion spieniężycie, to macie jeszcze wiele jakby nadwyżki, żeby z tego później skorzystać, kiedy firma wejdzie na giełdę i będzie to wartość 10, 15 czy $20. Przewidywania są takie, to też z Paryża, że wejście im później będzie na giełdę, tym będzie bardziej owocne, ta wartość akcji będzie wyższa. I to jakby najważniejsze, myślę, każdy woli dłużej poczekać i dostać więcej. Ale planowane jest oczywiście w przyszłym roku, tak? Planowane wejście na giełdę. Natomiast i tu może mała korekta, bo gdzieś tam mówiliśmy, czy też były informacje, że w tym roku będzie giełda wewnętrzna.
Prawdopodobnie nie będzie tylko na początku przyszłego roku, zostanie otworzona, ale to też po to, jakby firma będzie tutaj kontrolować sytuację i obserwować zainteresowanie. Jeżeli będzie na tyle duże, to czy też popyt będzie tak duży, to ją jeszcze może otworzyć w tym roku. Jeżeli nie, nie ma sensu, bo wiedzą, co robić. Więc tutaj na giełdzie wewnętrznej przewidywana wartość jednego udziału to jest pół, a nawet 1 dolar. Czyli to, co na giełdzie zewnętrznej, jakby mówiliśmy, można osiągnąć na starcie, w tym debiucie. Tutaj może być już to w całkiem niedługim czasie. Natomiast to, co jeszcze właśnie informowali, to, że 50% świata czeka na tą technologię. Oni mają już wiele statystyk, wiele informacji pozbieranych ze świata, wiedzą, jak wygląda infrastruktura i całe rozwiązania w poszczególnych krajach, które odwiedzili, a naprawdę byli w wielu miejscach. Widać, co nadaje się do użytku, co jakby w przeciągu roku, dwóch, pięciu trzeba albo wyeliminować, albo doprowadzić do generalnego remontu. To wszystko jakby wpływa na naszą korzyść. Ten czas, który już upłynął i sprzęt, który się niestety starzeje, jest idealny moment, żeby zastosować Skyway jako rozwiązania nowej generacji i dać tutaj coś tańszego, coś bardziej ekonomicznego i oczywiście pojazd, który może się poruszać bez względu na teren, w którym będziemy chcieli go puścić. To, cóż tam jeszcze, jeżeli chodzi. Oczywiście no, na spotkaniu, jeżeli przyjedziecie na Ecofestival, to tak samo jak w Paryżu byliśmy, każdy otrzymał, każdy, kto coś zrobił w Skyway i zrobił jakąś karierę, otrzymał odznaczenia. Ja tutaj dostałem, pokażę Wam, pochwalę Wam się, to jest takie odznaczenie złote, czyli można powiedzieć top leader. Był jeszcze srebrny. Zresztą ja nagrywałem filmiki, puszczałem na Skype'a i na są one dostępne na YouTubie. Także można to też sprawdzić. Był konkurs, był sklepik, w którym można było się zaopatrzyć w różne materiały, właśnie w takie na przykład kalendarze bardzo ładne. To nie tylko kalendarz, ale wiele jakichś długopisów, różnych upominków, torebki firmowe z logo Skyway. No, sorry, skończyło się. Pięknie wydane, pięknie przygotowane materiały, które robią, myślę, fajne wrażenie na każdym, kto takie coś będzie miał. Więc naprawdę zachęcam do zakupu akcji, bo dzięki temu, słuchajcie, są przecież w tej chwili dostępne. Tutaj jak patrzę na stronie, każdy z Was na pierwszej stronie od razu widzi, jakie może zakupić pakiety. Jak widzicie, tam są takie pakiety z drzewkami, czyli pakiet Eco Festival za $300 na miesiąc przez 2 miesiące, czy też przez 2 miesiące $500, w ramach których możecie otrzymać 125 tysięcy na przykład akcji, czy też 87, dwa razy po $300, 87 tysięcy akcji. Ale to nie jest tylko ta jedna wartość, bo dodatkowo będzie otrzymacie, każdy będzie wpisany w jakby księgę taką, w księgę wieczystą, można powiedzieć, w której będą zapisane wszystkie nazwiska inwestorów i oczywiście w ramach tego
Każde drzewo będzie miało tabliczkę z Waszym imieniem i nazwiskiem. Tak samo było wcześniej, gdy inwestowaliśmy w pierwszą, można powiedzieć, partię drzew iglastych w zeszłym roku. Też nasze tabliczki już tam są. My akurat, no, jak byliśmy 2 miesiące temu, było dosyć dużo śniegu. Widzieliśmy te drzewa z daleka, ale gdzieś tam, no, już nie chcieliśmy podchodzić i w tym śniegu się moczyć. W związku z tym, ale tamte nasze drzewka i te pakiety, które zakupiliśmy, te tabliczki są. Teraz latem, w lipcu, 1 lipca oczywiście je postaramy się odnaleźć, ale Wy możecie mieć również w tej chwili wkład, nie dość, że sami będziecie mieli kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy akcji. Absolutnie mega wartościowe, wartościowych, to będziecie mieli jeszcze znak na mapie historii w światowym mega biznesie. A w ramach tego każdy z Was otrzyma zapewne taki certyfikat. Zaraz, bo ja tu straciłem ekran. Taki certyfikat to jest jeden z wielu, które jeden z pierwszych, które sobie tutaj pozwoliłem przysłać z firmy, to jest oryginał. O, widzicie, tu się mieni ten znaczek. Tutaj z tej strony, nie, z tej. Tu ten znaczek jest tutaj. Tak. Ten znaczek kamery nie mogę trafić. O, widzicie. Jest znaczek, świeci się, odbija. Tu macie podaną ilość akcji, w tym pakiecie. I do każdego pakietu ja Wam w takich bardzo wiele ratalnych, po spłacie rat otrzymujecie papier wartościowy, certyfikat, do której akcji posiadacie swoje miejsce, ile ich macie. Także tak to wygląda i takie papiery wartościowe również otrzymacie, jeżeli przyjedziecie tu, tak? Tu, do Eko Techno Parku. Może nie będzie tak to już pięknie wyglądać, nie będą te drzewa tak okazałe, ale na pewno będzie pięknie zielono i wszystkie linie, które są tutaj na tym obrazku, będą już uruchomione. Szybka miejska i cargo do wglądu do Poznania, możliwość oczywiście przejażdżki. Będzie otwarte również muzeum, można powiedzieć, Skyway, bo przecież od wielu lat, do 40, gdzieś ta historia powstaje. Będzie ustawiona też konstrukcja, która w 2002 roku była testowana, czyli był puszczony ZIŁ w miejscowości Ożarsk bodajże. ZIŁ na takiej prowizorycznej, można powiedzieć, konstrukcji. I to też jako pierwsza testowa linia transportu strunowego będzie się mieściła tam na miejscu, plus w budynku, który jest już tam postawiony, bardzo ładny, z drewna, będą różne inne materiały, czy też prototypy, które przez lata ewolucji były modyfikowane i wprowadzane, a w ramach pamiątkowej ekspozycji będzie to wystawione właśnie w Ekotechnoparku. Także cóż jeszcze myślę tutaj dodać. Jeszcze oczywiście będąc w Mińsku, to prawda, też otrzymałem gazetę, która jest tam wydawana, czy też wydana w wielu tysiącach egzemplarzy,
której mamy. I też słuchajcie, będziemy się starać, żeby w Polsce, czy też w ogóle, jeżeli macie jakieś wejścia, jakieś możliwości wypromowania, czy też to w radiu, w telewizji, czy w gazecie, to warto o tym mówić i warto interesować się tym, ponieważ im więcej będziemy to rozgłaśniać, tym większe będzie zainteresowanie. Bo Polska, myślę, jeszcze nie wie. Ja staram się wbić do jakiegoś programu, w którym będziemy mogli przedstawić tą technologię. Żeby, tak jak u mnie w województwie jest problem z modernizacją toru tramwajowego, taboru tramwajowego, a może warto pomyśleć nad technologią Skyway, żeby pomyśleć, trzeba o niej wiedzieć, żeby wiedzieć, trzeba dotrzeć do kogoś i komuś to przedstawić albo nagłośnić to w mediach. Wtedy może osoby, które decydują w Polsce czy w innym państwie, stwierdzą, słuchajcie, może warto to rozważyć, może warto jechać do Mińska, tak jak wiele delegacji na świecie już tam było i zainwestowało milionowych zaliczek poczynili po to, aby już mieć jakby miejsce w szeregu zapewnione, bo wiadomo, tych kontraktów jest coraz więcej przygotowywanych, no i kto pierwszy, wiadomo, będzie pierwszy. Więc zaliczki już idą z Azji, idą z Arabii Saudyjskiej, z Indii. Tutaj w Rosji przygotowują w tej chwili jakby ustawę pod kolej strunową, bo jakby ona nie jest dostosowana do tego typu rozwiązań. W Arabii Saudyjskiej przygotowują jakby cały budżet na lata, aby zainwestować w to miliardy dolarów. Tak samo jest Słowacja. Ogromne zainteresowanie nie tylko rządu, ale tam ogólnie biznes Skyway się rozwija potężnie. Tak samo na Węgrzech. To wszystko dzięki liderom, którzy w to głęboko wierzą i bardzo ostro promują nieustannie. Tak samo w Indiach, tak samo w Indonezji mega zainteresowanie, bo wiadomo, te wysepki można połączyć ze sobą i doprowadzić jakby łączność aż do Australii. W Australii jest pan Rod Hook, dyrektor na tamten rejon i dyrektor w tej chwili Skyway na Australię, ale jest to były minister infrastruktury transportu drogowego w Australii Południowej. Tego pana również osobiście poznałem. Wielki szacun w swoim biegu, takie zaangażowanie i taka widać w nim pasja tych rozwiązań. On wie, widzi, że to zmieni świat, zmieni jakby bezpieczeństwo, zmieni postrzeganie wszystkiego, co do tej pory jest. Dlatego to promuje i to jest jego misja na kolejne lata. Myślę, że do końca jego życia będzie Skyway promował, ile sił mu tylko starczy. Andrzej, masz wiedzę na temat, czy będąc na ekofestiwalu uczestnicy będą mogli przejechać się kolejką? Tak, oczywiście. Nie ma problemu. Każdy będzie mógł się przejechać. No chyba, że tysiące osób i gdzieś tam ktoś na końcu się nie stanie. Wszystko będzie absolutnie dostępne. To nie będą atrapy i to będą już pojazdy, które poruszają się w pełni sprawnie na kołach. Bo przecież o to chodzi, żeby świat zadziwić 1 lipca. Naprawdę uwierzcie, to jest potężna firma, potężna, można powiedzieć, potężny holding, który już ma tyle swoich punktów produkcyjnych, punktów wykonawczych, robi wrażenie, robi mega wrażenie. Kiedyś, rok, dwa, trzy lata temu, to wszystko było na papierze, pewnie w małym biurze i
Któż by pomyślał, że za lat kilka rozrośnie się do takich rozmiarów i zacznie świat inaczej to wszystko postrzegać. Ale tak jest i fajnie, że jesteście, że tylko szkoda, że nie ma tutaj 100 lub 200 osób, żeby to wszystko poszło jeszcze szybciej. Zobaczcie, wielu liderów, których tutaj poznaliśmy w Paryżu, nie tylko, oczywiście zadawaliśmy im pytania, ile macie akcji, kiedy zaczęliście. Średnia u tych liderów z 2-3-letnim doświadczeniem to jest między 20, 40, 50 milionów akcji. Nie? No i oczywiście oni sami sugerują, żeby nie pozbywać się tych akcji zaraz, jak będzie taka możliwość, albo nie wiem, jeżeli naprawdę są duże potrzeby, to spieniężyć niewielki procent, ponieważ dywidendy, które będą z tego tytułu płynęły przez dziesiątki lat, z każdego kilometra Skyway w kontrakcie będzie miał 25% udziałów, będą dawały nam ogromne korzyści, ogromne dywidendy. Więc warto to mieć. Jak ktoś chce, może coś spieniężyć, ale jest to ogromna wartość na pokolenia i dla nas również też. Także tak to wygląda. Myślę, czy coś jeszcze mógłbym dodać. Aha, słuchajcie, też tutaj, ponieważ mamy grupę zainteresowaną inwestorów z Azji, my osobiście zorganizowaliśmy spotkanie 20 teraz kwietnia, czyli tydzień po świętach, jadę z kolegą do Mińska i tam w sobotę od rana mamy już zarezerwowaną wizytę w Eko Technoparku i oczywiście w biurze. Rozmawialiśmy z Aleksiejem Suchodojewem, fajny, bardzo, bardzo ciekawy gość, dyrektor w firmie i oczywiście top ekspert, jeżeli chodzi o poziom kariery, bo akurat ma najwyższy poziom w firmie. Umówił nas, prawdopodobnie będzie to spotkanie z panem Junickim i dwoma dyrektorami, przynajmniej Wiktorem Badurinem, którego może kojarzycie, po to, aby zainteresować kolejnych partnerów z Azji. Ok, słuchajcie, żeby nie przeciągać, myślę, że najważniejsze jakby moje spotkanie, czy też wystąpienie tutaj dzisiaj dla Was, to było po to, aby nie robić Wam prezentacji, bo to każdy gdzieś tam potrafi, czy Robert, czy Justyna, czy ktokolwiek może to przeczytać, nie ma problemu. Intencją moją było jakby dać Wam, przekazać Wam ten entuzjazm, który ja zdobyłem półtora roku temu i w tej chwili w dalszym ciągu jeszcze bardziej się w to utwierdzam. Po 7 tysięcy dolarów zainwestować w biznes, który te pieniądze trzeba spłacać 10 miesięcy, to trzeba mieć wielką wiarę. Uwierzcie, a tak zrobiliśmy z kolegą, bo mamy plany. Jeżeli macie wielkie plany, aspiracje, cele, to będziecie potrzebować dużych pieniędzy. Duże pieniądze bezpiecznie zrobicie, moim zdaniem, tylko w Skyway. Dlatego my to zrobiliśmy, potężny krok. Wiele naszych dochodów będziemy przeznaczać teraz na spłatę, ale jest ale. Jeżeli Wy taki krok podejmiecie, może mniejszy, nie wiem, 1000, 2000 dolarów, stwierdzicie, że chcecie mieć 2-3 miliony akcji, to jedno wyjście, jakie Was czeka, poza tym, że musicie z kieszeni wyjąć, to, że nie musicie wyjmować, możecie promować. Promując, zarobicie,
ponieważ firma bardzo dobrze wynagradza z planu kariery od 15 po 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i kolejne 0,5% na wielu, wielu poziomach w głębokość. Więc jeżeli macie partnerów albo zachęcicie ich, pokażecie im materiały po polsku, pokażecie im tą całą w tej chwili rzeczywistość, która jest, zainwestują jakąś kwotę, to wy z tego tytułu będziecie otrzymywać co miesiąc wynagrodzenie i z tych pieniędzy będziecie mogli opłacać swoje raty, nawet bardzo duże, takie jak my mamy. Więc to nie jest coś szokującego, warto po prostu wziąć się do pracy i działać, rozmawiać, potraktować to jako biznes numer jeden dla Was i efekty będą piorunujące. Tego Wam życzę. Życzę wszystkiego dobrego, wesołych, wspaniałych świąt z dobrą pogodą, mokrego dyngusa. No i cóż Wam tam się tylko podoba. Róbcie, bawcie się, rozmawiajcie, może gdzieś tam w kuluarach. Nie mówię, żeby prowadzić biznes święta, ale warto napomknąć, że macie coś ciekawego, a porozmawiać po świętach na ten temat, bo warto o tym wiedzieć więcej. No dobra. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz wesołych świąt. Trzymajcie się i do usłyszenia. Słuchajcie, jeszcze tylko zerknę. W środę, przyszłą środę, kalendarz, środa, 19. Ok, to umawiamy się tak. Tak, umawiamy się. 19 za tydzień poprowadzę z Mińska. Może nie z biura, bo wieczorem no, do 17 bodajże, jak ostatnio byłem, jest czynne biuro Skyway, ale o 20.00 19 kwietnia poprowadzę z Mińska również webinar. Czy on będzie techniczny, czy luźna rozmowa? Jeszcze przemyślę, ale na pewno warto będzie zaprosić swoich partnerów. Przekażę Wam jeszcze większą dawkę i przygotuję Wam kilka niespodzianek. Pokażę Wam kilka bardzo ciekawych slajdów z różnych miejsc, gdzie byliśmy i promowaliśmy firmę. Także trzymajcie się. Do zobaczenia za tydzień. I jesteśmy na łączach, obserwujcie czaty i tam będziemy przekazywać wszystkie informacje. 20 za tydzień, środa. Pozdrawiam.